Witaj w kolejnym odcinku programu High Five. Dzisiaj iście w lotniczym wydaniu, ponieważ helikopterem przyleciała do mnie Klaudia Konarska, właścicielka Supercars Mirror, bizneswoman z poprzedniego odcinka z Lamborghini Aventadorem SVAL. Klaudia, gdzie lecimy dzisiaj? Dzisiaj lecimy do Krynicy Morskiej. Do Krynicy? A nie, tak. Do, nie do Trójmiasta? Nie. Dobra, i co będziemy robić? Będziemy testować bardzo fajnego Supercarsa, Ferrari 488 GTB. 670 koni, tył napęd, 3,9 litra, V8, no piękny, przepiękny samochód. Klaudia, lecimy. Lecimy. Zarobiliście, patrzcie, o co chodzi. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku programu High Five z Klaudią Konarską. Cześć. Za nami z tyłu Ferrari 488 GTB o mocy 670 koni mechanicznych. Przylecieliśmy tutaj na Pomorze z wielkim powerem, no bo śmigłowcem. Klaudia, razem z tobą dzisiaj przeprowadzimy... Ale mamy gafiów. Podoba się, co? Super! Ale wy też macie sprzęcior. Możemy się pościgać. Mamy tu jeden z flagowców od Ferrari, czyli 488 GTB. Skrót GTB to jest Gran Turismo Berlinetta. Berlinetta, czyli taka mała limuzynka. Bo rzeczywiście ten samochód na papierach, wszyscy piszą, ja jeszcze nie sprawdziłem, to jest taka mała limuzynka. Podobno wygodny. Klaudia mi mówi, że wygodny, bo jeździ tym autem. Jak, tak, w ogóle, jak w ogóle Ferrari względem Lamborghini Aventadora SV? Nie ma co porównywać, serio. Tak. Ale na korzyść czego? Na korzyść Ferrari, myślę. Poważnie? Tak, myślę, że no całkowicie to są inne auta. Tak? Ten można potraktować spokojnie jako samochód na co dzień. Jest wygodny, fotele ma wygodne. Jeden warunek i ja muszę prowadzić. Kluczyki już mam, więc nie czekam na odpowiedź. Nie ma problemu. Czerwony. Słuchaj, kluczyk. Dzisiaj daję ci prowadzić. Przy okazji zobaczcie, jak wygląda kluczyk od Ferrari. Jest trochę ładniejszy, jest dużo ładniejszy, ale nadal jakby prosty, funkcjonalny. Ale nadal jakby taki plastikowy. Lecimy na przejażdżkę. Zapraszam cię na fotel pasażera. Zanim jeszcze wsiądę do tego Ferrari, opowiem wam o Helpfind. Helpfind to firma, która weryfikuje odszkodowania i dopłaca, jeżeli ubezpieczyciel zaniżył kwotę wypłaty. Jeżeli miałeś stłuczkę w ciągu ostatnich 3 lat, to możesz bezpłatnie sprawdzić, czy ubezpieczyciel zaniżył twoje odszkodowania, a niestety zdarza się to w niemal każdym przypadku. Ja polecam Helpfind, bo sprawdziłem to na własnej skórze, już nie raz wam o tym mówiłem, na swoim prywatnym samochodzie i wtedy dostałem ponad 3,5 tysiąca dopłaty od Helpfind. Wielu z moich widzów dostało już dopłaty od Helpfind. Często piszecie mi to na Instagramie czy w komentarzach pod filmami. Więc jeśli miałeś stłuczkę w ciągu ostatnich 3 lat, kliknij link w opisie pod filmem i uzupełnij bezpłatny formularz, a specjaliści z Helpfind sprawdzą, czy twoje odszkodowanie było zaniżone. Jeśli tak, kasę możesz dostać nawet w 48 godzin. V8, 3,9 litra, 670 koni. Pierdziele. Jaki szok! Zatankowałaś chociaż, czy muszę tankować? Zatankowałam. To dobrze. Bagażnik jest otwarty. Musisz jeszcze go tak przycisnąć. Ja po prostu się obchodzę jak z jajeczkiem. No to ja wiem, jak z kobietą. Dokładnie. Pierwszy raz w życiu siedzę w Ferrari jakimkolwiek. Tak? Nie mówię już o jeździe. Nigdy nie siedziałem w Ferrari. Yeah, no to fajnie. Fajnie, że jesteś... Fajnie, że to ten twój pierwszy raz jakby przy mnie, nie? Także fajnie. No i mała redukcja. Jest. Nie, jeszcze nie. Jeszcze daj mi chwilę, dobrze, Klaudia. Spokojnie. Oswój się z tym samochodem. Tak, bo przejedź się. Z samochodem jak z kobietą. Trzeba wyczuć. Tak. Absolutnie. Też trzeba mieć dobre podejście. Dokładnie. Wiesz. Słyszysz? Dobry sound. Pierdziele. Nie. To jest tył napęd, zapomniałem o tym zupełnie. No właśnie, także uważaj. Bo zarzucił nam tyłkiem. Tak, delikatnie, prawda? Przyspieszenie. Jest, robią pierdziele. Fajnie. Ja pierdziele, czym ja w ogóle jadę?
Sorry, że was budzę. Ceramiczne hamulce, 40 cm tarcza średnicy. No. Hamują w miejscu. Tak, staje w miejscu samo. Dosłownie, staje. Fajnie. Na znak. Fajne przeszycie nitki. A jak ten? Alcantara? Nie. Nie, tu jest bieda jakaś. Bieda! Ej, serio? Myślałam, że jest alcantara albo skóra, nie? Ja byłem pewny, że jest skóra albo nie, alcantara. Nie. Normalna czarna, widzisz, pod sufitka. Z jakiegoś... To jest minus. W sensie to jakby mogliby coś fajnego dać. Ale zobacz na przykład na obszycie tych tutaj lusterek. Słoneczek, no. Kolor jest piękny. No czerwone Ferrari to jest, wiecie, właśnie, no. Ferrari musi być czerwone. Bardzo dobra skrzynia biegów. Nie szarpie, prawda? No dużo lepsze niż w Lamborghini Aventadorze. No i nie chciałem ci tego mówić. Nie ma nic, nie ma co porównywać ta skrzynia. Czemu tamten Aventador jest, wiesz, 2,5 razy droższy? No jest, może nie. Jest. Prędkość maksymalna Ferrari 488 GTB to 330 na godzinę. I to jest spoko. W sensie wydaje mi się, że nawet pójdzie więcej, ale producent podaje tyle. Teraz w tym momencie załóżmy się. No. Obiecaj mi raczej, nie to, że załóżmy się, obiecaj mi, że sprawdzimy prędkość maksymalną w tym aucie. Nie ma problemu. Przejdziemy się kiedyś tam, gdzie będzie można, albo na tor wynajmiemy. Myślę, wolniej trochę muszę. Myślę, że tor może być dobrą sprawą. Dobra? Tak. Za mały paluszek? Dobra. Obiecuję? Obiecuję. Super. Ja pierdziele! Ciężko to opanować, fajnie, poważnie. Nie? Aż mi głowę wykrzywia, po prostu. Ja zwalniam. Sorry, Klaudia, ja odpadam. Od zera? No, dawaj. Nie, to tył napęd to od zera nie chcę. No, tak, dawaj. Spokojnie. Jest. Jest, kosmos. Ja pierdzielę. Totalnie. Skrzynia biegów w Aventadorze tak szarpie, że... Jest, jedziesz i naprawdę delikatnie, masz to bardzo jest, duży komfort jazdy, tak. A tak przyspiesza, no tak. Ja nie myślałem, że to tak mocno przyspiesza, naprawdę. Ale polubiłeś te auta? Nie, no pokochałem je. Ten supercars? Wiesz co, ja też. Uwaga. Ja pierdzielę, traci trakcję, ale no na prostej drodze. Ale zobacz, jakie to jest takie bardzo... Jak to wyrywa. Zostałe jeszcze zimne opony, są zimne ogólnie, jest, więc... 3,9 litra, 4-osobowy, bo to ma 32-zaworowy silnik o mocy 670 niesamowitych koni, plus dodatkowych kilka w zasadzie, jak sobie się przyjrzycie, no bo tutaj jest konik, o tutaj znalazłem konika na kierownicy, dodatkowy trzeci konik, kilka jeszcze by się znalazło. Bardzo subtelnie dodają kilka koni mocy w swoich Ferrari. Teraz chcę wam pokazać, jak brzmi ten samochód, ponieważ to jest V8, ale to brzmi przekozacko, przeniebiańsko. Klaudia, pokaż, jak to brzmi. Ja pierdzielę. No dawaj, dawaj. To robi wrażenie. To robi wrażenie. Przy zwiększaniu obrotów tutaj na kierownicy mamy taki panel. Chociaż mi osobiście to w sumie nie odpowiada. No to w nocy szczególnie, jak jedziesz w nocy, no to oślepia cię. No ale kierownica piękna. Karbonowa kierownica, obszyta skórą. Co śmieszne, mamy tutaj klakson w tym miejscu. Tutaj nic się nie dzieje. Tu mamy 5 trybów jazdy. Wet, Sport, Race. No i odłączenie kontroli. Może tego nie będziemy odłączać. Wycieraczki, wszystko jest po prostu w panelu kierowniczym. Tutaj zawieszenie, regulacja zawieszenia. Tu oczywiście przycisk zapłonu. Jeszcze raz? Śmiało! To jest częsty widok. Ludzie stają sobie, robią zdjęcia. Fajnie. Tutaj wszystko, może nie jak w Rolls Royce, ale jest to miły materiał. Taka wykładzina po prostu. Wszystko w takim wydaniu. Teraz chciałem, żebyście zobaczyli trochę wnętrze jak Audi R8. O, kolejna koszulka? Tak. Super. Bardzo ładny. Będziesz nosił teraz. Będę nosił. Proszę. Dobrze. Dobrze, super. Brodzia. Bardzo ci dziękuję. To zróbmy tak, mamy mały zakładzik. No. Oboje zakładamy koszulki Supercars Mirror. Tak. Losujemy, kto będzie jechał Lamborghini Aventadorem i kto Ferrari. Dobra. 48 GTB. Wynajmujemy tor. Tak. I robimy wyścig. Okej. Okay. Kto wygra? Tak.
wraca bez koszulki. Co ty na to? O masakra. Chyba się zgodziła. Do Wita Targu. Trzymajcie kciuki. Subskrybujcie. Teraz Klaudia jedzie. Teraz daj czadu, Klaudia. Na parkingu przy Biedronce. No, trzeba było zrobić zakupy na wieczór. Ja pierdzielę. To jest moc. To jest piękne. My już po zakupach mamy zapasy na wieczór, więc wyłączamy się. Bardzo wam dziękujemy za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji kanału High Five, jak i kanału Supercars Mirror Racing, Klaudii. Bardzo wam dziękujemy za oglądanie. Subskrybujcie, bo to głupie, ale ważne. Pamiętajcie o naszych Instagramach i widzimy się w następnym odcinku. No a my lecimy Ferrarką na wieczór gdzieś na wybrzeże. Ciśniemy, na razie. Do zobaczenia. Pa.